bardzo dużo mówi się o ochronie powietrza, o niskiej emisji. Miasta myślą i wdrażają różnego rodzaju programy, strategie. My w tej chwili przygotowujemy się do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, również ze środków unijnych, o dofinansowanie, o pozyskanie pieniędzy na program wymiany pieców. Chcemy iść z duchem czasu, chcemy, aby ci mieszkańcy, którzy mają stare piece, którzy palą paliwem niewiadomego pochodzenia, mieli szansę wymienić te piece, tak aby wszystkim nam, mieszkańcom, żyło się zdrowiej. Mamy różne programy, różne problemy związane z powietrzem, ale w okresie zimowym niska emisja jest też pewnym problemem w naszym mieście. Poprzez ten program chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób w Głogowie mogło skorzystać z wymiany pieca. Pieca starej generacji na nowy. Idą zmiany przepisów, to są ustawy, to są też uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, które pokazują limity czasowe, kiedy trzeba dostosować. Mamy w tej chwili dwa narzędzia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który daje pożyczki z możliwością umorzenia częściowej pożyczki dla osób indywidualnych, ale także za chwilę będzie uruchomiony projekt unijny na dotacje. Dotacje dla osób, które mają domki jednorodzinne i chciałyby taki piec wymienić. Ten wniosek musi złożyć gmina, dlatego chcemy wysłać ankietę i informacje do mieszkańców, do właścicieli domków jednorodzinnych. Chcemy zdiagnozować sytuację i poznać zapotrzebowanie. Kto z mieszkańców będzie decydował się na wymianę pieca, ten otrzyma dofinansowanie. Taka ankieta, dosyć szczegółowa, ale bardzo potrzebna do opracowania wniosku, będzie rozdana, rozesłana mieszkańcom naszego miasta. Będzie również dostępna na naszej stronie internetowej i w punktach rozsianych po całym mieście, w naszych placówkach, w szkołach, tak żeby do końca marca tę ankietę móc złożyć i żebyśmy mogli przystąpić do opracowania programu. Tak jak wspomniał Pan Prezydent, wchodzimy w temat niskiej emisji. Kilka lat temu nasze miasto, Rada Miejska w Głogowie, po wcześniejszym opracowaniu przez Pana Prezydenta, mamy plan niskiej emisji w Głogowie. Niektóre wspólnoty już w poprzednich edycjach pieniędzy unijnych składały wnioski o docieplanie, wymianę kotłów starej generacji na lepsze. W tej chwili przed nami możliwość uzyskania ewentualnego dofinansowania do zasobów jednorodzinnych. Natomiast, żeby te zasoby dokładnie zdiagnozować, to ta ankieta jest niezmiernie potrzebna, abyśmy wiedzieli, czy w ogóle oczekiwania mieszkańców w tym kierunku idą i abyśmy mieli wiedzę na temat budynków, na temat systemów ogrzewania, na temat stosowania innych ewentualnie źródeł energii. I tu są także inne szczegółowe pytania. Ankieta to jest dokument dwustronicowy. On był tak dopracowywany, aby nie był za bardzo skomplikowany. Natomiast w pewien sposób on musi być skomplikowany, ponieważ ta wiedza jest nam niezmiernie potrzebna, abyśmy mogli tę diagnozę mieć. W planie niskoemisyjnym mamy wykonaną diagnozę zasobów wielorodzinnych, zasobów, jeżeli chodzi o źródła ciepła, czyli gaz, ciepło WBC-owskie, mniej więcej ile zużywa się węgla, ale to są bardzo szacunki. Natomiast ta ankieta pozwoli nam na dojście do wiedzy już takiej bardzo, bardzo szczegółowej, abyśmy wiedzieli, czy są potrzeby, jakie one są, aby Pan Prezydent mógł złożyć dobry wniosek do Unii Europejskiej, bo szczerze mówiąc, Szanowni Państwo, ta propozycja pieniędzy operacyjnych w ramach pieniędzy unijnych jest lepsza, bo propozycja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczce nie jest tak korzystna, jak kilka lat temu mieliśmy dotacje. To są dotacje w wysokości 80%.